Witam Państwa w tym cudownym odcinku. Nareszcie skończymy tę rozmowę. Nie, skończymy tę Siedzimy rozmowę. Tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? To prawda, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. Właśnie, propos. Czy tylko mnie się zdawało, czy to jak do nas rozmawiali w ostatnim odcinku było pełne podtekstów seksualnych? No wiecie, jak się zapytała, co może dla nich zrobić za pieniądze. Może to ja jestem tylko taki trochę zboczony, ale nieważne. No teraz możecie się jeszcze raz przyjrzeć temu obrazkowi. Zapytajmy się o te jagódki. Przepraszam, profesorze. Profesorze, proszę wybaczyć, że znów pana niepokoję. Co chciałaby pani wiedzieć? Zobaczmy, co wie o Sauvignon. Co może mi pan powiedzieć na temat leśnej winorośli Sauvignon? A niech pomyślę, Sauvignon, Sauvignon. A myślę, że jest to rodzaj tropikalnego grzewu, nie sądzi pani? Więc mówimy o tej samej roślinie. To bardzo rzadki krzew o małych, soczystych owocach. Znalazłam książkę o Amazonie, w której napisano, że Sauvignon rośnie tu, w Barkstadt. Czy nie wie pan przypadkiem gdzie? Amazońskie Sauvignon tutaj, o nie, nie, nie przypuszczam, żeby tu były. Bardzo nieprawdopodobne. Ale powinna pani spytać zawiadowcę stacji. On zajmuje się oranżerią w naszym uniwersytecie, więc powie pani więcej ode mnie. Dziękuję bardzo. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham! Ach, skądże? Nie, moje dziecko. No dobra. Możemy opuścić gmach uniwersytetu. Nie ma szczególnie na razie nic innego, co można by tutaj zrobić. Kto dzwoni? Halo? No, masz go, tego spadkobiercę? Ach, to pan, panie Marson. Dzień dobry, jak się pan czuje? Poczuję się znacznie lepiej, gdy skończy się ten cały interes i podpisana zostanie umowa sprzedaży. Gdzie do diabła się podziewasz? Jestem w Barkstadt. Ale co? Co na miłość boską tam wyrabiasz? Wygląda na to, że Hans Wollerberg przejeżdżał tędy kilkanaście lat temu. Skoro go tam już nie ma, więc nie masz po co się tam włóczyć. Słyszę, co pan mówi. Mam słuszne powody, by twierdzić, że Hans Wollerberg nadal żyje. W międzyczasie staram się zebrać o nim dodatkowe informacje od ludzi, którzy go znali. Dokąd jedziesz dalej? Nie jestem jeszcze pewna. Nie brzmisz, jakbyś wiedziała za dużo, Kate. Potrzebuję trochę czasu, pani Marson. Czas to coś, czego nie masz. Informuj mnie. Kate, to było, o ile mi się dobrze kojarzy, 50 lat określamy jako kilkadziesiąt lat, nie kilkanaście. A to jest strada, którą musimy naprawić. Na razie nie mamy nic z rzeczy, które mogłyby się do tego przydać. Dla hecy wejdźmy tędy. Szel. Wolniej, wolniej, Kate, jeszcze wolniej. O, i tutaj jest śluza, którą będziemy musieli obsłużyć dla tych barkowiczów. Żeglarzy, ludzi na barce. Chodźmy do zwiadowcy stacji. Ciekawe, co on ma do powiedzenia na temat tajemniczych jagódek. Przepraszam, że przeszkadzam. Czym mogę służyć? Gdzie mogę znaleźć winorośle Sauvignon? Nie ma ich tu, to pewne.
Nie wiem, o czym pani mówi. To towar z Amazony. Wie pan, jak na kogoś, kto nie wie nic o tej roślinie, wydaje się być pan bardzo dobrze poinformowany o tajemniczym kraju pochodzenia tej rośliny. Och, Amazonę, Peru, Papua, Nowa Gwinea, dla mnie to wszystko jedno. Muszę iść do pracy. Poczekaj, nie odchodź. Wiesz co, chyba nie był ze mną całkiem szczery. Ten dramat, który Kate ukazała w tej scenie, nie poruszając się nawet, kiedy ten koleś od niej uciekał, nie patrząc się na niego w ogóle. Tak. Mogli trochę bardziej to napracować. Musimy wejść do pociągu. Pamiętacie, co mówił ten paleontolog o lalce? Musimy ją ze sobą wziąć. A jeżeli byście chcieli ją wziąć wcześniej, no wiecie, za pierwszym razem, kiedy tutaj byliście, to by się wszystko udało. W porządku, Oskarze? Tak, Kate Walker. Czekam na twoje instrukcje. Oskarze, marynarze zgodzili się podholować pociąg. Ale chcą za to pieniądze. Mam nadzieję, że posiadasz trochę gotówki na pokrycie kosztów podróży. Nie, nie mam nic takiego, ale pozwolę sobie zauważyć, Kate Walker, że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić komfort pasażerom. Dobra, dobra. Widzę, że chyba muszę zająć się tym sama. Wiesz może, gdzie mogę znaleźć winorośle Sauvignon z Amazony? Nie, Kate Walker. To na razie, pozdrawiam. Jak się uda... No to właśnie, możemy pójść wziąć tę lalkę mamuta ze sobą teraz. Gdybyśmy próbowali to zrobić wcześniej, to gra by nam po prostu nie pozwoliła. A propos tych pieniędzy. Nie wiem, czy tutaj będziemy z kimś rozmawiać na ten temat, ale też Kate mówi, że nie wzięła pieniędzy, bo nie wiedziała, czy będzie je potrzebować w podróży. Jak na... prawniczkę jesteś niesamowicie nieodpowiedzialna. Jak można pojechać do obcego kraju i nie wziąć ze sobą pieniędzy? Błagam. Masz 26, 7, 8 lat, prawie 30. Nie wziąć pieniędzy. Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Co? Szukam pewnej soczystej jagody. Nie wie pan, gdzie mogłabym ją znaleźć? Proszę pani, na stacji nie ma żadnych jagód Sauvignon, ani nawet winorośli Sauvignon. Zabawne, że pan o tym wspomina. To dokładnie to, czego szukam. Winorośl Sauvignon. Sauvignon. Malinki, porzeczki. Dla mnie wszystkie są takie same. Nie hodujemy żadnej z nich. Wie pan, przeczytałam bardzo ciekawą książkę, w której piszą, że rzadka winorośl Sauvignon jest tak naprawdę kultywowana tutaj, w samej słynnej ptaszarni Uniwersytetu Bergstadt. No, skoro tak napisano w książce, to... Proszę nie wierzyć w to, co pani czyta. Nie wiem, jak to się dzieje, ale nie wydaje mi się, żeby mówił mi pan prawdę. Co to ma znaczyć? Nic nie wiem. Skąd mam wiedzieć, gdzie można znaleźć to głupie wino? Proszę iść porozmawiać z profesorem, jak on się nazywa, Ponsem, paleontologiem. Wino? Ale to pan zawiaduje tą stacją i to pan powinien wiedzieć o tym najlepiej ze wszystkich. Nikt mi nic nie mówi, nic nie wiem. Proszę iść porozmawiać z tym staruchem z włosami w nosie. Spróbujmy. Nie będę już panu więcej przeszkadzać, panie zawiadowco. Spróbujmy. Witam. Dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz do naszego kochanego profesorka Ponsa.
Ciekawe, kto wybudował te wielkie posągi mamutów. One są... Ile one mają? 10? 15 metrów wysokości? Wiem, że na pewno budowali większe rzeczy, no ale... Cóż... Wyglądają imponująco. Przepraszam, profesorze. Co chciała? Czy nie orientuje się pan, gdzie w Barkstadt przechowywane są rośliny Savignon? A dlaczego myśli pani, że tu są? Przeczytałam o tym w bibliotece. Proszę pójść do zawiadowcy. Jeśli taki krzew tu jest, on będzie wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. Ależ on właśnie przysłał mnie do pana. Wydawało mi się to dziwne, ale on stanowczo polecił zapytać paleontologa. Pan jest tu jedynym paleontologiem, nieprawdaż? A tak, tak, rzeczywiście. Cóż za dziwne zachowanie. Cóż, myślę, że się pomylił, to wszystko. Nikt mi tu o niczym nie mówi. Być może warto spytać rektorów. W końcu oni kierują uniwersytetem. W porządku. Dziękuję. Słuchaj. Dobra, i teraz musimy mu to wręczyć. Przepraszam, profesorze. Profesorze, mam tu dla pana coś, co z pewnością pana zainteresuje. Proszę spojrzeć. A co my tu mamy? Figurkę mamuta. Ależ to lalka Hansa, nieprawdaż? Tak, 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 tak. Z pewnością. O mój Boże. Trzymam ją w dłoni, więc ona istnieje, naprawdę istnieje. Jak się pani udało? Proszę wybaczyć. Jestem do głębi poruszony. Jak pan widzi, pana Hans i mój spadkobierca Wolarbergów to ta sama osoba. A to niesamowite, po tych wszystkich latach. No nie wiem, jak pani dziękować, moja droga. Nie traćmy czasu. Śpieszę do laboratorium, muszę to dokładnie zbadać. Czy mogę na chwilę pożyczyć pani skarb? No cóż właściwie. Ale bez obaw. Będę traktował go z należytą troską. Jednak muszę go zbadać. Jest dla mnie ogromnie ważne, by już dzisiejszego popołudnia poprowadzić wykład na temat tego obiektu. Pani udział jest konieczny, jeśli jest pani zainteresowana Hansem Vorarlbergiem. Tak pan sądzi? Oczywiście. Proszę podać mi swój numer telefonu. Zadzwonię przed rozpoczęciem wykładu. Figurkę zwrócę pani po jego zakończeniu. Ma pani moje słowo. Lub to, co z niej zostanie. On śmiesznie chodzi z tym nosem podniesionym do góry. Okej, okay, teraz możemy wejść do laboratorium. Jest tu kilka ważnych rzeczy, które musimy wziąć ze sobą, żeby móc cokolwiek dalej zrobić. No takie po prostu są te gry. To jest tutaj. Jesteś gdzieś. Jest! Mam cię. O! Mamy kolejny cylinder muzyczny. Teraz tutaj podchodzimy. I... Mamy grzybki, halucynki i szczypce. Nie ma sensu z nim gadać, nic więcej na razie z niego nie wyciągniemy. I teraz do rektorów, tak jak nam Pons odpowiedział. Może nareszcie coś się dowiemy. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy ma mały problem. Nie udało.
Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji.